Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gościnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj tym gościem jest Marcin Kuleszo, specjalista do spraw geologii w Starej Kopalni, którego witam serdecznie. Dzień dobry, Witam, dzień panie dobry. Marcinie. No i chciałabym zacząć od najnowszej inicjatywy do oglądania już od paru dni w Starej Kopalni. Myślę tu o geogródku, czyli miejsce, które pokazuje przekrój ziemi sprzed 300 milionów lat, na której stoi Wałbrzych. Wygląda to dość niesamowicie i trzeba powiedzieć, że to wszystko jest, to nie jest żadna fantazja, to wszystko jest zgodne z nauką. Co było inspiracją, żeby urządzić taką właśnie prezentację w Starej Kopalni? 2 lata temu przywiozłem kilka pni sprzed muzeum, pni, skamieniałych pni drzew, które stały przed muzeum na 1 maja. Tam, gdzie kiedyś znajdowały się wszystkie zbiory geologiczne. Obecnie one są zdeponowane właśnie w Starej Kopalni. I te pnie stały, że tak powiem, no, na trawniku. Nie do końca mieliśmy na to pomysł. Jednocześnie mieliśmy tą pustą skarpę w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, głównym placu kopalni przy wejściu. Każdy, kto wchodzi, od razu to widzi. Najpierw właśnie wzrok tak, pada na to miejsce. Jakby no samo to się gdzieś tam nam nasuwało, a bezpośrednią przyczyną było to, że Toyota ogłosiła konkurs w ramach programu Dobre pomysły zmieniają nasz świat. Fundacja Toyoty postanowiła dofinansować, jak co roku, bo to już jest chyba 8. edycja, jakieś takie inicjatywy, które się wiążą z ekologią i z edukacją jednocześnie. No i wtedy już jakby wszystkie tryby zaskoczyły. Wszystko zaskoczyło i żeby można te było pnie planować. Wystawić, na, wyeksponować je na jakichś tam fajnych, powiedzmy tam, cokołach. O tym wcześniej też rozmawiałem z panią Marią Bor, która notabene gdzieś tam należała kiedyś do Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi i te tematy są jej bliskie. Więc jakby zna się na kamieniu. Te pomysły jak nie, żeby je właśnie wyeksponować w bardziej przestrzennej formie, nie tam obok siebie na trawniku. No a później już mój pomysł ten, żeby nadbudować, jakby mamy taką wielką skarpę i wtedy, żeby zrobić właśnie przekrój ziemi tutaj na terenie Wałbrzycha. I w tej chwili te skamieniałe pnie drzew, one też mają kilkaset milionów lat, prawda? To wszystko jest, no tak powiedzmy już dla uproszczenia, około 300 milionów lat temu. Era karbonu. Był karbon, tak, kiedy się tworzyły pokłady węgla. One się węgla w tej chwili znalazły w takim kontekście i bardzo tam pasują do tego miejsca. Co jeszcze widać? Proszę nam opowiedzieć i zachęcić naszych widzów, żeby się udali do geogródka. Co tam można zobaczyć? Sam geogródek to jest taki wielkoskalowy model długości 10 metrów, wysokości 3, gdzie na tym obszarze zakreślonym właśnie tymi granicami jest dokładnie w skali odtworzona cała struktura geologiczna Ziemi Wałbrzyskiej. Oczywiście jest to model, czyli tam pewne uproszczenia musiały być zastosowane, bo inaczej się nie da po prostu pokazać wszystkiego. To nie jest fotografia, to troszeczkę tylko model, za mało miejsca, ale jest to i tak na tyle precyzyjne rzecz zrobiona, że naprawdę mówię, jest skala, są oryginalne skały, które występują w poszczególnych formacjach geologicznych. Nie ma tu żadnej fikcji, jest pokazany uskok tektoniczny, coś co jest bardzo charakterystyczne dla naszych struktur tutaj podziemnych. Jest 12 pokładów węgla, takich wybranych, bo w Wałbrzychu było 80 w ogóle pokładów oryginalnie. Natomiast tu pokazaliśmy 12 takich sztandarowych, najważniejszych dla poszczególnych kopalni, te, które były eksploatowane, lub też takie, które są z jakichś przyczyn istotne dla geologów, oddzielają po prostu pewne formacje, były pewnym takim uproszczeniem, punktem orientacyjnym dla geologów i mierniczych. I to w rzeczywistości jest tak poukładane warstwowo, tak jak widać w geogródku? Tak, na można dla przybliżenia 1 metr na naszym profilu, to jest mniej więcej 300 metrów w naturze. W rzeczywistości. Czyli ten 3-metrowy profil wysokości 3 metrów, no to będzie około 900 metrów. No to tak jak górnik najgłębiej zjeżdżał w Wałbrzychu do kopalni. To były mniej więcej takie głębokości, około 900 metrów. Tam widać też liczne kamienie, na których są odciśnięte te pozostałości sprzed milionów lat. To, co jest takim no, szczególnym okazem, jeśli chodzi o geologię. Na niektórych tak. No, jest tego w Wałbrzychu naprawdę sporo, więc trudno byłoby nawet czegoś takiego nie dać. Wystarczy pójść na hałdę, żeby takie odciski znaleźć. Rzeczywiście jest troszkę odcisków roślinnych, są też takie ciekawostki jak na przykład lustro tektoniczne, charakterystyczny, ścięty pod ciśnieniem ziemi właśnie w takiej strukturze przesuwczej,
przy uskoku tektonicznym tworzą się takie wyślizgane po prostu kamienie. To się Stąd nazywa lustro. Lustro tektoniczne i też jest coś takiego pokazane. Różne ciekawostki, sferosyderyty, dendryty manganowe, które występują na kamieniach. Więc przy okazji można mówić i o petrografii, i o budowie geologicznej ziemi wałbrzyskiej, i o zaleganiu węgla, i o takich ciekawostkach geologicznych. Gotowy materiał na taką lekcję, wiele, nawet różnych, średniej szkole. Różnych lekcji można byłoby na tym poprowadzić. Wspominał Pan kiedyś, że Wałbrzych już od kilkuset lat, od 300 bodajże, jest takim jakby ośrodkiem nauk geologicznych, bo rzeczywiście przyjeżdżali tutaj naukowcy, badali te ziemie, powstawały książki na ten temat. Tak, Wałbrzych jest jedną z kolebek w ogóle europejskiej paleobotaniki. O tym trzeba mówić i przypominać, bo to jest jeden z naprawdę powodów do chwały dla tego miasta. Tutaj to jest, autentycznie jesteśmy potęgą. Takie jest tutaj pole do badań. W 1720 roku wyszła taka książka, bardzo w swoim czasie popularna w całej Europie. To było dzieło Georga Antona Folkmana, Silesia Subterranea. Była jedna z pierwszych takich książek w ogóle w Europie, która traktowała o zagadnieniach takich jak archeologia, geologia, paleontologia, paleobotanika. To było wszystko przemieszane, to jeszcze nie była typowa nauka. To był ten etap w dziejach, kiedy po prostu te badania się zaczynały. Pasjonaci dopiero. Traktowali to trochę jak takie kurioza przyrody gdzieś tam, ale tak się zaczynało. I to była książka, która przez długi czas, chyba przynajmniej przez około 100 lat po wydaniu, stanowiła główne źródło chyba wiedzy o geologii Śląska w ogóle. I tam częściowo materiał paleontologiczny, te odciski roślin karbońskich były właśnie wzięte z Wałbrzycha. Były piękne ryciny drzeworytnicze i to wszystko można do dziś oglądać. Naukowe opracowanie, które książka, do dzisiaj jest aktualne. Znaczy aktualne może nie tyle sama interpretacja na tego, pewno, ale na pewno to ta był nauka początek. Się i później rzeczywiście przez cały wiek XIX przyjeżdżali do nas naukowcy, już faktycznie naukowcy, ojcowie wręcz tych dziedzin, jak na przykład Heinrich Geppert, który jest nazywany ojcem niemieckiej paleobotaniki. On był dyrektorem ogrodu botanicznego we Wrocławiu i w latach bodajże chyba 30., 40., 50. XIX wieku prowadził tutaj takie pionierskie, można powiedzieć, badania. Zarówno nad tą florą, nad występowaniem, jak i genezą węgla w ogóle, skąd się wziął węgiel. To był człowiek, który tego typu pracę prowadził właśnie w Wałbrzychu. Później, w drugiej połowie XIX wieku, przyjechał jeszcze Dionis Sztur, to był z kolei z Wiednia. Wybitny, absolutnie wybitny naukowiec, geolog, paleobotanik, który również na bazie wałbrzyskich znalezisk piękne, wielkie, monumentalne prace tworzył. One są nawet do dziś w pewnym sensie aktualne w tym przypadku. Później wiek XX przyjeżdżał Gotan. Oj, jak on miał na imię? No proszę, teraz... Walter Gotan, Walter Gotan, jeden z najwybitniejszych europejskich naukowców pierwszej połowy XX wieku, też w Wałbrzychu prowadził liczne badania, no i sami wałbrzyszanie, którzy tu byli. Dyrektor Szkoły Górniczej Adolf Schicke, który tworzył wielką kolekcję, która później służyła właśnie do badań. Na jej podstawie napisano 18 monografii naukowych. Tej kolekcji już nie mamy, bo po wojnie nam ją zabrano z Wałbrzycha. Wydawałoby się, że tak to dalej, taka, tak dalej. Było tego taka hermetyczna nauka, ale jednak dość taka ciekawa i dla nas, pasjonująca. Tu w Wałbrzychu jest to jakby też taka dla nas na pewno ciekawostka, coś, czy możemy się zetknąć na spacerze nawet na hałdzie, żeby iść, znaleźć. Wystarczy się tak troszeczkę przyjrzeć i tak dostrzec te wszystkie szczegóły i potem ewentualnie Pana zapytać, o co w tym wszystkim chodzi. No, dlatego są tablice. Już nie trzeba nawet mnie pytać. Geogródek posiada też tablice cztery, na których jest pokazana i historia tych badań, i zagadnienia właśnie paleontologiczne, paleobotaniczne. Skąd się właśnie wziął węgiel, jak zalegał, jak ta kopalnia funkcjonowała. No, to jest podstawa. Dla mnie jest to podstawa do dalszego zwiedzania kopalni, bo wyraźnie pokazuje to, co najważniejsze, to, co pod ziemią. To na czym stoi? Dlaczego te kopalnie w ogóle tu były i skąd się wzięła eksploatacja węgla w Wałbrzychu? A czy w zbiorach starej kopalni są jakieś okazy, eksponaty, które można powiedzieć, że są na przykład jedyne na świecie albo jedyne w Europie? Mamy jakieś takie cuda? Jest takich rzeczy i to całkiem sporo. Na pewno WIL, o którym pewnie już nie jeden wałbrzyszanin nie słyszał. Jest słynny na cały świat. Od kilku lat słynny, tak. Ten, co był badany w Stanach Zjednoczonych. Są dwa takie zwierzątka tego typu na świecie stwierdzone. Ale jeśli chodzi o paleobotanikę, to mamy tutaj naprawdę też unikaty jedyne na świecie, jakieś tam organy nasienne paproci.
holotypy, czyli coś, co jest tylko u nas. Zostało to po raz pierwszy opisane przez naukę, znajduje się to w naszym muzeum i w tym momencie każdy naukowiec na świecie musi się odwołać po prostu do tego, co Jeżeli wydaje. Opisuje Tak ten zwany problem, holotyp, tak. tak, to musi To jest wspomnieć. holotyp, czyli wzorcowy po prostu obiekt opisany po raz pierwszy. W tym momencie, jeżeli ktoś znajdzie coś takiego gdziekolwiek na świecie, no, musi nawiązać do tego naszego wałbrzyskiego znaleziska, bo ono dało jakby podstawę. Panie Marcinie, geogródek można zwiedzić w każdej chwili, bo na teren kopalni można wchodzić nie tylko w godzinach, kiedy jest zwiedzanie, kiedy są czynne te wszystkie obiekty, bo po prostu znajduje się zaraz za bramą, można sobie wejść, obejrzeć, przeczytać tablice informacyjne i dowiedzieć się czegoś na temat tego, na czym Wałbrzych stoi. Oczywiście. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jest to, tak jak pani mówi, całkowicie dostępne, niebiletowane. W każdej chwili można obejrzeć. Przyjść sobie postudiować. I zapoznać się z tą tematyką. A opowiadał nam o tym wszystkim twórca geogródka, Marcin Kulesza, specjalista do spraw geologii w Starej Kopalni. I razem z panem Marcinem serdecznie zapraszamy do obejrzenia geogródka i przy okazji też zwiedzenia Starej Kopalni. A panu bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.